Dzień dobry Państwu. Dzisiejsza debata zatytułowana została Warszawa Powiatowa. Warszawa Powiatowa to oksymoron, to coś paradoksalnego. Warszawa to nie powiat, Warszawa to stolica kraju. A jednak coś takiego powstaje. I na ten temat właśnie chcemy rozmawiać z radnymi, z posłami, z osobami zainteresowanymi ustrojem naszego miasta. Przedstawiam w naszym studiu pan Marek Borowik, radny, członek prezydium Sejmiku Samorządowego Unia Demokratyczna. Pani posłanka Irena Lipowicz z Katowic, prawnik Unia Demokratyczna. Pan poseł Aleksander Małachowski, znany Państwu, dziękujemy za przybycie do naszego studia nowego. Przewodniczący klubu parlamentarnego Unia Pracy. Koła parlamentarnego, przepraszam. Unia Pracy, tak, przepraszam, bo to się nazywało Solidarność Pracy, teraz się to nazywa Unia Pracy. Pan Józef Orzeł, dziennikarz, poseł, członek koła parlamentarnego, klubu parlamentarnego liberalnego, tak to się dokładnie nazywa. Pan Lech Isakiewicz, burmistrz Ożarowa, bo nie radny, o ile pamiętam, czy radny? Radny. A tutaj nam pager u posła się odzywa. Pan Lech Isakiewicz jest prodziekanem warszawskich, partyjny nie jest, pan się nie przyznaje. No i jest, jak powiedzieliśmy, działaczem samorządowym. I last but not least, członkiem oczywiście konwentu i jedną z osób, która bardzo silnie oprotestowuje tak zwaną ustawę powiatową. Czym jest ta ustawa powiatowa? To trzeba jednak w jednym zdaniu wytłumaczyć. To jest taki pomysł, nazwaliście wojewódzkim. Są takie, które mogą być zrealizowane. No, to jest właśnie powiat. Powiedzmy Nowy Targ. Czy nie? Można jedna poprawkę. To jest coś więcej niż pomysł ministra Kuleszy, bo to jest projekt środowisk samorządowych, projekt, który zyskał aprobatę Krajowego Sejmiku Samorządowego. Jest zupełnie inaczej, jeżeli powiemy, że projekt ustawy jest pomysłem ministra, choćby najlepszego, a inaczej, jeżeli wiemy, że jest to projekt, który powstał w środowiskach samorządowych, który był konsultowany z tymi środowiskami i który jest przeznaczony nie tylko dla miast, bo pan zechciał to przedstawić tak, jak gdyby był to pomysł dla aglomeracji, ale jest to pomysł na drugi szczebel samorządu terytorialnego, szczebel, którego nam brakuje. Zresztą jest to zaczerpnięte z przedwojennych doświadczeń samorządowych, no, i nie tylko polskich. Ja bym się chciał zapytać, czy rzeczywiście nam brakuje tego drugiego szczebla? Po drugie, czy to jest pomysł całego samorządu terytorialnego? Bo KSST to nie jest cały samorząd. Środowiska w tej chwili samorządowe są różne. Są to środowiska związane z sejmikami poszczególnymi, nie wszystkimi także. Są także środowiska związane z przewodniczącymi zarządów gmin, czyli prezydentami, burmistrzami, wójtami, które mają na ten temat swój pogląd i według jakby pewnych granic terytorialnych inaczej to w różnych terenach Polski wygląda. Całe prawie województwo warszawskie, a przynajmniej jego przedstawiciele, burmistrzowie, wójtowie i prezydenci, jest przeciwne takiemu właśnie, takiej właśnie reformie poprzez tworzenie powiatów, czego wyraz wydało choćby wczoraj na spotkaniu z panem ministrem Kuleszą, gdy większość zdecydowana burmistrzów, wójtów i prezydentów wzięła udział w spotkaniu i wszyscy, oprócz przedstawiciela jednej gminy, oprócz burmistrza Grodziska, który chce być powiatem, zdecydowało się zaprotestować przeciwko tej ustawie i będzie robiła wszystko, żeby do niej nie dopuścić. Dlaczego, Leszku, burmistrzowie i wójtowie gmin województwa warszawskiego są przeciwko powiatom? To znaczy, generalnie przeciwko powiatom w tej chwili, ponieważ nie jest moment odpowiedni na to, a postaram się pokrótce może... Tytuł, on się nazywa pełnomocnik rządu do spraw reformy administracji publicznej. I ja myślę sobie, że w ogóle od tego należałoby wyjść. Reforma powiatowa, tak jak ona jest nazywana, jest jednym z elementów reformy tego państwa. I myślę, że powinniśmy patrzeć na to z tego punktu widzenia. Uważam, że jest szalenie ważnym, żeby tą reformę można było kontynuować. Jeżeli powiat może przyspieszyć tą reformę, to jestem zdecydowanie za tym, żeby powiat został wprowadzony w miarę możliwości jak najszybciej. Bo
Chciałbym zwrócić uwagę na fakt następujący. Powiat, praktycznie rzecz biorąc, będzie uderzał w to, co w tej chwili jest domeną administracji rządowej. Będzie, czy ma szansę rozbijać strukturę administracji specjalnej. Ja chciałbym przypomnieć, że tych administracji specjalnych... Powiedzmy, że to jest administracja specjalna, to jest taki magistrat na... Policja lokalna. Kuratorium oświaty. Żeby również był powołany naczelny ogrodnik kraju ze swoimi odpowiednikami na terenie województwa. I każda reforma, która będzie w stanie doprowadzić do tego, że my zlikwidujemy formułę administracji specjalnych i będziemy tworzyli instytucje, które będą mogły tworzyć administrację zespolone. Jest mi w tym wypadku, w tym momencie dosyć wszystko jedno, czy będzie to administracja typu samorządowego, czy administracja typu rządowego, byle ona byłaby skuteczna i w miarę możliwości mogła rozpatrywać te sprawy, które dotyczą terenu z punktu widzenia pani całości. Pani poseł. Jeśli można, mniej pieniędzy publicznych jest wydawanych na szczeblu gmin, przez szczebel samorządowy. To znaczy, że z tego bochenka chleba zbyt duża część jest rozdzielana dopiero w stolicy, w sytuacji, kiedy nie orientują się organy centralne w rzeczywistych potrzebach terenu. Po raz pierwszy mamy szansę rozdzielenia dochodów w ten sposób, żeby po wprowadzeniu reformy powiatowej około 30% dochodów było wydawanych, pieniędzy publicznych było wydawanych tam, gdzie ludzie się naprawdę orientują, do czego one są potrzebne. Jak Państwo wiecie, gminy znakomicie poprawiły jakość gospodarowania. Zgminą, na co te pieniądze się wydaje. To jest pierwszy czynnik. Drugi czynnik, muszę powiedzieć Państwu, jako mieszkanka Górnego Śląska, jestem posłem z Katowic. My też mamy wielką, 4-milionową aglomerację. Szczerze mówiąc, aglomerację większą niż aglomeracja warszawska. I to dużo większą. Dużo większą. Jeszcze powiatowa została przyjęta dobrze. Oczywiście i u nas są konflikty dotyczące konkretnych miast, dotyczące siedzib powiatów. Ale Śląsk się nigdy nie domagał dla siebie odrębnego ustroju. I pamiętam jeszcze jako ekspert komisji samorządowej, kiedy nie byłam posłem, kiedy dyskutowałam z moimi kolegami, czy rzeczywiście Warszawa potrzebuje zupełnie odrębnego ustroju. Przekonywano mnie, że tak, że Warszawa to jest coś kompletnie specyficznego i ten osobny ustrój Warszawy umożliwi harmonijny rozwój i uniknięcie konfliktów lokalnych. Ja teraz jestem bardzo rozczarowana, jeżeli słyszę, że ze względu na specyficzną sytuację Warszawy i województwa warszawskiego nie mamy przeprowadzać reformy powiatowej w całym kraju. Jest rzeczą unikalną w skali Europy, żeby nie było drugiego szczebla samorządu terytorialnego. Sejmiki wojewódzkie to nie jest prawdziwy drugi szczebel, bo nie są to organy pochodzące z wyborów powszechnych, to jest tylko reprezentacja samorządu. A burmistrzowie nie decydują o pieniądzach. Oczywiście, panie burmistrzu, punkt widzenia jako egzekutywa samorządu terytorialnego. I nie zawsze pogląd rad, i nie zawsze pogląd mieszkańców, który możemy sprawdzić w razie potrzeby, w razie referendum, z interesami tej egzekutywy samorządu, proszę mi wybaczyć, opłacanej lepiej niż posłowie, zgadza się. Aleksander, chciałbym tylko zadać jedno pytanie pani posłance. Czy powiat jako taki, czy powiat samorządowy? Powiat samorządowy. Bo my tutaj zacieramy trochę, mówiąc, że jestem starym człowiekiem i pracowałem w administracji państwowej w latach 50. Po studiach otrzymałem nakaz pracy. I wtedy obowiązywała też zasada, że jak się zreformuje, to będzie lepiej. Otóż ja się bardzo boję, że dzisiaj do rozwiązania olbrzymiej ilości problemów niepotrzebna jest tak olbrzymia i kosztowna struktura, ponieważ w tej chwili najsłabszym ogniwem tego wszystkiego są kadry. I te same kadry, czy one będą w takiej strukturze, czy w innej strukturze będą popełniały te same błędy. Mam za sobą wiele lat kontroli terenów jako inspektor budżetowy. Przez 6 lat pracowałem i wiem, jak to wygląda. Tam, gdzie są bardzo dobre kadry, nie ma problemów niezależnie od struktury. Tam, gdzie się pojawiają ludzie przypadkowi, żadna struktura tego błędu nie naprawi. Skończyłem. Dziękuję. Pan poseł Małachowski wyjął mi z ust pewne sformułowania. Bardzo mu dziękuję, że poparł w jakiś sposób także to, co chcę powiedzieć. Mianowicie sprawa jest w kadrach, sprawa jest także w pewnych środkach finansowych, które będą musiały zostać uruchomione na stworzenie
tego drugiego szczebla administracji samorządowej. Czy ona się będzie nazywała powiatem, czy ona się będzie nazywała inaczej, to trzeba będzie stworzyć. Administracji specjalnych, o czym mówiliśmy, jest wiele. Jest około 200 w tej chwili. Te administracje specjalne, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, tylko dlatego, że wejdzie ustawa powiatowa, nie znikną, proszę Państwa. Administracje specjalne będą w dalszym ciągu się okopywały tylko pod innym jakby szyldem. Jeśli samorząd na szczeblu gminnym przez 3 lata nie jest w stanie skomunalizować wszystkiego mienia znajdującego się na swoim terenie, dlatego że ustawy okół temu towarzyszące są kalekie i nie do końca sprecyzowane. Jeżeli, posłużę się tylko przykładem jednej gminy w Śródmieście, przy przechodzeniu gospodarstw, przedsiębiorstw gospodarstw komunalnych z przedsiębiorstw o statusie państwowym na przedsiębiorstwo komunalne zostało jakby po drodze zgubione, a to jest do zapłacenia, około 600 miliardów złotych tytułu zaciągniętych na szczeblu wyższym. Ja nie mówię, że to będzie szczebel wyższy, tylko w szerszej granicy będzie jeszcze większy. Ja się obawiam, że w tej chwili jesteśmy nieprzygotowani do tego. Wszyscy do tego nie mamy wątpliwości, że należy zwiększyć ten udział samorządów w dzieleniu budżetu, ponieważ rzeczywiście około 13 do 17, niektórzy mówią 15, w każdym razie bardzo niewiele procent dochodu jest konsumowanych przez gminy. Ale chcę powiedzieć, że te gminy, mając udział 15%, jednocześnie inwestują około 40% inwestycji z terenu całej Polski. To są inwestycje gminne. Na terenie tylko pani poseł, te wszystkie kompetencje, które mają przejść do powiatu i te wszystkie zadania, które są według... Ja mówię o projekcie ustawy, która została przyjęta przez... która została przesłana do komisji przez Sejm i która zdecydowała, że to ma być powiat. Być może Sejm nie do końca sobie zdawał sprawę i do końca nie miał pewnych argumentów. Ja się postaram te argumenty także Sejmowi dostarczać w swoim czasie. Myślę, że nie tylko w tej dyskusji. Nasz konwent jakby upoważnił parę osób do tego, żeby te sprawy jakby nagłaśniały. Mamy swój pomysł na ten temat, myślę, że... Ale to jest sprawa nie teraz. Jednocześnie te wszystkie ustawy, które mówią o tym, że powiaty... Nie, przepraszam. Głos na prawa strona. Jeśli można. Jeśli można. Potem się w to włączę. Przede wszystkim, panie pośle Małachowski, ja bardzo przepraszam, sprawa Katr jest wciąż stawiana, ale ja myślę, że już w 90 roku, kiedy powoływano samorząd gminny, również wydawało się, że sprawa Katr nie pozwoli na to, żeby ten samorząd mógł wykonywać swoje funkcje. Ja sądzę, że w urzędach rejonowych, w ministerstwach, w rozlicznych strukturach państwa jest wystarczająco dużo kadr, które mogłyby w razie, gdyby taka potrzeba zaistniała, zasilić te kadry administracyjne powiatu. A to są dobre przypuszczam, tak? Ja nie... rad gminnych, przede wszystkim o tym, w jaki sposób będzie wykonywana władza. Będą decydowały organy, które pochodzą z wyboru. I rzecz druga, która dotyczy już samej Warszawy, bo w Warszawie narosło cały szereg nieporozumień wokół kwestii powiatowych. Otóż no, Warszawa pewnie nie powinna być rozpatrywana jako miasto o specjalnym statusie. Ja się tutaj całkowicie z tym zgadzam. No to jest chyba ważne pytanie, jeżeli... które trzeba postawić. Tak. I tylko ja sądzę, że posłowie popełniają pewien błąd w momencie debaty nad ustawą o ustroju Warszawy. Właśnie w momencie, kiedy zostanie uchwalona ustawa o powiecie, a ja przypuszczam, że jednak ona będzie uchwalona, to również status tej Warszawy się w sposób znakomity zmieni, bo w tym mieście funkcję i prezydenta, i starosty będzie wykonywała jedna i ta sama osoba. Ja mam pytanie, czy tej sprawy ustawy powiatowej dla Warszawy... Tamisiąga, który dowodzi budżetem, któremu kiedyś na komisji wymknęło się zdanie, że samorząd, czyli gmina, jaka by ona nie była, jakby nie pracowała, bardziej racjonalnie gospodaruje pieniędzmi. On dokładnie powiedział, złotówka wydana przez gminę jest lepiej wydana niż przez rząd. Wobec tego jest jasne, że przy tym kryzysie finansowym państwa warto więcej pieniędzy dawać samorządowi, nie rozstrzygając jeszcze na którym poziomie. My mamy nadzieję, że jeżeli powiat będzie równie samorządny jak gmina, aczkolwiek na wyższym szczeblu, to i on lepiej będzie gospodarował tymi pieniędzmi niż administracja centralna. I to jest zdecydowana potrzeba. Także są potrzeby jakby zwykłej demokracji. My dopiero ją zaczynamy budować i nie ma żadnego powodu, żeby mieszkańcy
terenu, który chcemy nazwać powiatem, lepiej sobie dawali z nim radę, niż, czy wybrani przez nią ludzie, niż administracja, która jest daleko. Albo administracja, o której mówiliśmy, specjalna, która jest bliska, ale kierowana jest daleka. Więc to są jakby argumenty jasne. Tych argumentów jest bardzo dużo, ale burmistrz Leszek Izakiewicz podniósł, że tu jest tak, że jeżeli władza powiatowa ma podporządkować sobie i zespolić tę całą administrację specjalną, mają wziąć pod jeden but, i żeby ona bardziej stała się powiatowa niż rządowa, to pytanie, czy to jej się uda. Co będzie z, bo ustawa nie jest tutaj bardzo precyzyjna, jakby z podwójnym podporządkowaniem takiej administracji. To się w ogóle uda, jaki będzie opór tej administracji specjalnej. Ale z drugiej strony, czy powodem, żeby nie robić reformy, jest strach przed tym, że przeciwnicy tej reformy istnieją? No nigdy tego argumentu poważnie nie traktowano. Więc wydaje mi się, że w tym, o czym mówił Leszek Izakiewicz, są jakby dwa rodzaje powodów. Jeden dotyczy tego lęku, żeby gminie czegoś nie zabrano na rzecz powiatu, jakiejś władzy, kompetencji, pieniędzy. Ustawodawca mówi, w żadnym wypadku, to będzie z budżetu państwa, to będą kompetencje wyższej administracji, ale wiecie, ziemskim, tym powiecie wiejskim. I tu jest problem rzeczywiście, tylko znowuż, czy to jest powód, żeby... Pozostańmy na gruncie w tej chwili projektu ustawy. Projekt ustawy w tej chwili dla powiatu przekazuje pewne kompetencje i pewne zadania. Czyje kompetencje? Powiedzmy, jakie kompetencje? Kompetencje, które dotąd spełnia przynajmniej w większości znanych mi wypadków gmina. Rejon. To znaczy szkolnictwo ponadpodstawowe. Gmina czy rejon? Ustalmy to. Proszę państwa, gmina. Gmina. Nie, to są mity, pani poseł. Szkolnictwo Szkolnictwo ponadpodstawowe. Jeśli gminy przejmują szkolnictwo, to mogą przyjąć również szkolnictwo ponadpodstawowe. Ponieważ licea bądź technika to jest w ogóle żadna sprawa. Ja na swoim terenie przejąłem szkoły na samym początku i one zupełnie znakomicie funkcjonują. Doskonale sobie z tym dajemy radę. Oczywiście mamy pewne kłopoty. To pan jest bogaty. Panie pośle, nie tylko. To nie o to chodzi. Te pieniądze, które wydajemy na szkoły, są wydawane po prostu racjonalnie. A w 94 roku wszystkie gminy obligatoryjnie będą musiały przejąć szkolnictwo. Próbuję, pan mówi mi o rzeczach, które są w projekcie ustawy. Kieruję zespołem do spraw pracy nad tym projektem i naprawdę ten projekt widziałam. Mówi pan o dwóch różnych rzeczach. Jest rzeczą odmienną, jeżeli mówimy o tym, że ustawa odbiera czy przekazuje powiatowi jakieś kompetencje, które mogłyby należeć do gminy. Mówię, że odbiera. Natomiast jeżeli pan większość kompetencji, które tam są, zabiera gminom, to mówi pan nieprawdę. Nie, ja nie mówię, że zabiera gminom, tak, pani pan poseł. Informować całkowicie. Chciałem państwa pogodzić. Proszę państwa, oczywiście gmina niektórych kompetencji formalnie ustawowo nie miała. Natomiast każda gmina, ale to są jej kompetencje. I ona będzie mogła je zatrzymać na podstawie. Główny problem w szkołach średnich, patrz matury. To jest to również dlatego, że te szkoły nie są samorządowe. Bo samorząd potrafi ocenić pracę swoich nauczycieli. To samo będzie ze szpitalami. Popatrzcie państwo, dwa punkty konfliktu społecznego. Poza tym jest rzeczą patologiczną, żeby z łaski rejonów gmina lub powiat miał kompetencje. To są własne kompetencje samorządu. Zlecone są nieliczne. I te dotyczą obronności polityki ogólnej kraju. I jeszcze, jeżeli chodzi o obawę dotyczącą możliwości wykonywania zadnieją, licea w siedzibie miast powiatowych istnieją do czegoś, co już w Polsce było. I stąd, gdybyśmy próbowali na surowym korzeniu tworzyć powiaty, to rzeczywiście byłby grzech w sytuacji obecnej. A opór na szczeblu centralnym ze strony administracji specjalnej dopiero się zaczyna, bo dopiero teraz biurokracja centralna poczuła się zagrożona. Myśmy tworzyłoby też drogę dla lokalnych wataszków, którzy mogliby przez 6 lat, bo taka będzie długa kadencja, rządzić powiatem tak, jakby chcieli. Także a ja w takim razie pani proponuje formę wyboru, jeśli nie... Przez radę. Przez radę. Dlaczego od razu tak określa? Ale nie ma zarządu, a więc jest jednoosobowy starosta i powinien też być chroniony przed pochopnym odwoływaniem, to co dzieje się teraz nieraz w gminach, przez na przykład 6-miesięczny okres od udanego absolutorium do następnej próby.
Dziękuję bardzo. Wszyscy obecni na jeden podział, mówię w stanie zrozumieć, to ta dyskusja jest polityczna, nie ma co ukrywać. My tu mówimy o biurokracji, to jest biurokracji. Ustrój kraju. Ja chcę zapytać o jedno. Gdzie w tym kraju państwa zdaniem są ukryte kompetencje? Czy kompetencje są u mnie, przeze mnie oddane gminy i parlament poprzez rząd? Może on będzie dobrze? Panowie mówią, przepraszam bardzo, czy to będzie rząd, czy to będzie samorząd, czy to się będzie nazywało rejon, czy powiat? Będzie to ta sama pani Marysia. Czy... O. Gdzie jest ten to... Dotyczące filozofii prawa, filozofii tak. konstytucyjnej. Społecznej tak, teorii samorządu. Tak, to jest pytanie na taką Ale żeby reformować w tej chwili całą administrację publiczną, łącznie z wprowadzeniem powiatów, należy także jednocześnie reformować administrację centralną. Jeżeli dwa dni temu pan wicepremier Goryszewski publicznie oświadcza, że on nie widzi potrzeby, żeby Ministerstwo Skarbu i w ogóle Instytucja Skarbu Państwa powstało, ale są naciski, żeby to powstało, to ja w tej chwili się zastanawiam, czy on rozumie sens tej całej reformy. Bo bez stworzenia czynienia, bez stworzenia instytucji Skarbu Państwa, która jasno i ściśle określi pewne kompetencje tegoż Skarbu Państwa, bez stworzenia Ministerstwa Skarbu również, która rozbije tą wszechwładę w tej chwili Ministerstwa Finansów w Polsce, która istnieje, bez stworzenia innej filozofii podziału pieniądza, gdzie nie będzie głównym księgowym budżetu pan minister Misiąk czy ktokolwiek, tylko będzie skarbnik, czyli minister skarbu, to my także nie zrobimy żadnej reformy. Natomiast to w tej chwili jest jakby na dalszym planie. I ja się obawiam, że ta reforma powiatowa ma być tylko i wyłącznie pewną zasłoną dymną na nie do wprowadzenia w tej chwili tych podstawowych reform potrzebnych dla A ja się obawiam, kraju. Że skarb państwa to też jest... Naprawdę powinno wyglądać. To jest jeszcze mało. Ja wiem, że to jest mało. Proszę? Tak. Do końca pan to powiedział. Silne państwo, małe państwo, znaczy tak zwane państwo minimum. Czyli państwo, wobec którego silne w swoich kompetencjach, ale ograniczone, do którego istnieje samorząd Oczywiście. Lokalny, dlatego, że mocny. Nie ma żadnej potrzeby, żeby rząd rozwiązywał problemy lokalne. Aparat państwowy z podwójną legitymacją demokratyczną. Pan pytał, komuśmy to scedowali. To jest oczywiście stara teoria, czy gmina jest starsza niż państwo. Dokładnie. Czy my jako obywatele gminy jesteśmy, nosimy w sobie jakieś prawa, które są starsze niż prawa państwa. Teoria samorządu jest właściwie teraz zarzucona. Ale przyjmuje się podwójną legitymację demokratyczną samorządu. To znaczy, z jednej strony ludzie wybrali swoje organy i przekazali im część władztwa, a z drugiej strony realizują swoją wolę państwową na poziomie parlamentu. Z tym, że ja, jeśli pan pozwoli na zakończenie, chciałbym na pańskie pytanie, kto rządzi w Polsce, odpowiedzieć. Naprawdę rządzi Misiąg. Poradzi sobie. Ten, kto biedny, poradzi sobie. Było tutaj powiedziane, ten, kto ma dobre kadry, poradzi sobie. Jeżeli kadry są złe, nie poradzimy sobie. Jeżeli Polacy są dobrymi, pracowitymi, zwartymi ludźmi, poradzimy sobie. Jeśli nie, nie uda się prawdopodobnie zadekretować nam Andrzej, ustroju. To już koniec naszej rozmowy. Dziękuję państwu bardzo. Myślę, że na pewno wrócimy do dyskusji na ten temat. Aleksandra, teza wcale nie jest.